Szczęść Boże. Nie będziemy przedłużać. Nasz koncert nie jest naprawdę bardzo długi. Zachęcamy gorąco do wspólnej modlitwy z nami. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć tutaj w parafii świętego Kazimierza i wspólnie z chórem Lira wykonać dzisiejszy koncert ku czci świętej Cecylii i też ubogacając tak piękne święto błogosławionej Karoliny. Małe sprostowanie. W dniu usłyszymy utwory chóralne oraz utwory z Stowarzyszeniem Organów, ale myślę, że jako że organy są znane jako król instrumentów, to można uznać, że to będzie ta oprawa instrumentalna. Mamy taką jeszcze prośbę gorącą o zachowanie oklasków na sam koniec występu, żeby zachować modlitewny charakter naszego dzisiejszego śpiewu. Święta Cecylia. Cecylia pochodziła ze znakomitej rzymskiej rodziny. Jako młoda dziewczyna Cecylia zakochała się w Jezusie Chrystusie i Jemu ślubowała wierność bez względu na wszystko. Rodzice mieli jednak inne plany. Przeznaczyli córkę dobrze urodzonemu poganinowi, Walerianowi. Dzień przed ślubem Cecylia wyznała swoją tajemnicę narzeczonemu. Ten nie tylko, że uszanował jej ślub czystości, ale sam się nawrócił i wraz ze swoim bratem przyjął chrzest z rąk papieża świętego Urbana. Wkrótce w Rzymie wybuchło kolejne krwawe prześladowanie chrześcijan. Cecylię, jej męża i szwagra skazano na śmierć. Żołnierze, którzy ją aresztowali, byli pod tak dużym wrażeniem jej urody, że błagali ją, by odstąpiła od wiary. Cecylia miała im wówczas odpowiedzieć:
Umrzeć nie znaczy stracić swojej młodości, lecz zmienić ją na lepsze. Jest to tak, jakby oddać błoto, a otrzymać w zamian złoto. Mój Pan oddaje 100-kroć więcej, niż mu się ofiaruje. Cecylia zginęła okrutną śmiercią. Duszono ją parą w łaźni, w końcu podcięto gardło. Konała jeszcze przez 2 dni. Wszystko to działo się na przełomie II i III wieku. Historia męczeństwa świętej Cecylii obrosła przez wieki pobożną legendą. Święta Cecylia stała się jednym z najbardziej czczonych rzymskich męczenników. Pochowano ją w katakumbach. W XI wieku odkryto jej ciało, zachowane w stanie nienaruszonym. Szczątki przeniesiono do bazyliki jej imienia wybudowanej na Zatybrzu, prawdopodobnie w miejscu, w którym mieszkała. Kilka wieków później rzeźbiarz Stefano Maderna wykonał dla tej bazyliki niezwykle ekspresyjną marmurową rzeźbę przedstawiającą ciało świętej Cecylii odnalezione w katakumbach. Młoda kobieta niezwykłej urody leżąca na boku z twarzą na ziemi, z podciętą szyją i ramionami wyciągniętymi wzdłuż ciała.
świętą Cecylię uznano za patronkę muzyki kościelnej dopiero w średniowieczu. Dlaczego? Być może dlatego, że w aktach męczeństwa znaleziono zapis mówiący o tym, że gdy na weselu Cecylii grały instrumenty muzyczne, ona w swoim sercu śpiewała hymny tylko Bogu. Atrybutami świętej są anioł, instrumenty muzyczne, cytra, harfa, lutnia, organy, płonąca lampka, miecz, wieniec z białych i czerwonych róż, oznaczające niewinność i męczeństwo. W historii tej młodej rzymskiej męczennicy spotykają się trzy żywioły: piękno, miłość i śmierć. Tradycja dodała jeszcze jeden – muzykę ku chwale Boga. Święta Cecylia wyśpiewała swoim życiem najpiękniejszą pieśń – pieśń ku chwale Boga. Kto chce skomponować wielogłosowy utwór muzyczny, musi opanować sztukę kontrapunktu, czyli umiejętność równoczesnego prowadzenia różnych linii melodycznych, tak by razem wszystko brzmiało pięknie, w harmonii. By życie stało się pieśnią dla Pana, potrzebna jest także w życiu sztuka kontrapunktu. Tak kochać, tak wierzyć, tak pracować, tak cieszyć się i smucić, tak dojrzewać i starzeć się, wreszcie tak umierać, by nie było zgrzytów, dysharmonii, ale by wszystkie żywioły, które pojawiają się w ludzkim życiu, zagrały razem ku chwale Najwyższego. Modlitwa do świętej Cecylii. Cecylio, święta, patronko nasza, dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza. Strażniczko harmonii, z tonów czynisz piękny splot, by dźwięcznym, czystym był wspólny głos. Nauczycielko cierpliwości i wytrwania, przyjm prośby nasze i błagania, by śpiewało nam się lżej, w swej opatrzności głos każdy miej. Doskonała pieśniarko, artystko w niebiosach, śpiewasz cudownie, Panu grasz na organach. Odkryj nam, uczniom Twym, skrawek nieba, bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmiewa. Amen.
Wielkie brawa i serdeczne gratulacje. Tak jak powiedziane zostało, nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego święta Cecylia została patronką muzyki. Ktoś mógłby powiedzieć, że przez przypadek. Ale jak dobrze wiemy, w naszym życiu, kiedy Pan Bóg tym wszystkim kieruje, to przypadków nie ma. I okazuje się, że ta Cecylia w sobie posiada takie rzeczy, które w muzyce są najważniejsze. Usłyszeliśmy, że była bardzo piękna. Muzyka też jest piękna. Że potrafiła być zgodna ze swoimi zasadami, które sobie postanowiła. Muzyka bez zasad też nie istnieje. I przede wszystkim potrafiła to pięknie połączyć, co nazywamy harmonią. I to też w muzyce jest najważniejsze. Moi drodzy, dziękuję, że zostaliście, że chcieliście wysłuchać tego koncertu, bo zawsze jak słucham chóru lub śpiewam w chórze, to mam takie porównanie i tak mi się to zawsze kojarzy z Kościołem. W sensie tej wspólnoty. Bo wydaje się, że w Kościele, jak jesteśmy na mszy świętej, to każdy z nas, taki pojedyncza osoba, jest nieważna. W chórze też tak na dobrą sprawę jedna osoba mogłaby nie śpiewać. Nikt nie zauważyłby, że ktoś nie śpiewa. Ale okazuje się, że każdy z tych trybików tworzy ten właśnie zespół. Tworzy tę harmonię, tworzy tę muzykę. I tak samo jest w Kościele. Więc niech nie wydaje się nam, że jesteśmy tu niepotrzebni. Jesteśmy bardzo potrzebni. Bo każdy z nas powoduje, że ten utwór właśnie tak brzmi, tak pięknie. Ale żaden chór nie obędzie się bez dyrygenta, bez kogoś, kto pokaże, kiedy rozpocząć, kiedy wziąć oddech, jaki charakter temu utworowi nadać. Więc serdeczne brawa się należą przede wszystkim Państwu dyrygentom, Pani Katarzynie, Panu Janowi. Wielkie brawa. No i jest ktoś, kogo nie widać, a było słychać, Pan Artur przy organach, więc też możemy go gromkimi brawami nagrodzić. Moi drodzy, pierwszy taki koncert połączonych chórów, ale trzeba się modlić do świętej Cecylii, żeby nie ostatni, prawda? Bo chcemy więcej, tylko rozbudziliście apetyty, więc teraz pomódlmy się do świętej Cecylii wszyscy razem, powstańmy. Święta Cecylio, która patronujesz wszystkim muzykom kościelnym, chórzystom, tym, którzy prowadzą śpiewy, wstawiaj się za nami, pomagaj nam żyć w pięknie, w zgodzie ze swoimi zasadami, z harmonią przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobranoc, wszystkiego najlepszego.